bardzo serdecznie na 12. powiatowym rajdzie rowerowym od juniora do seniora. Rajd będą prowadzili komandorzy. Komandor główny, pan Ryszard Nowakowski tradycyjnie i drugi pan komandor, Jacek Spilaszek. Jest z nami gospodarz wydarzenia, pani wicestarosta Anna Pawłowska. Poprosimy o kilka słów. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję, że przyjęliście nasze zaproszenie na, i tak licznie przyjęliście to zaproszenie na spędzenie wolnego czasu, a szczególnie w sposób rodzinny, bo przeszło 200 dzieciaczków zapisało się aż na ten rajd, a przeszło 700 osób w sumie, więc naprawdę cieszymy się, warto, wiemy, że warto to dla Państwa robić. Życzę bardzo dobrej zabawy, to żeby Was uśmiech nie opuszczał i oczywiście, żeby nie padało, bo to jest dla nas najważniejsze. Wczoraj byśmy mieli problem z pogodą, a dzisiaj w specjalny sposób poprosiliśmy, żeby taka pogoda była, no i nasze marzenia się ziściły. Także gratuluję Państwu i życzę bardzo dobrej zabawy. Wydaje mi się, że dobrze, troszeczkę się czasami peleton rozbijał, ale to takie zasady są czasami, że tak, takimi prawami się takie rajdy rządzą. Ludzie różnie mają prawo jeżdżenia, no i tak wychodzi jak wychodzi, ale myślę, że nie było źle, pogoda dopisała, nie było ukropu. No teraz jesteśmy na miejscu, piknik, zawody, zabawy, później losowanie nagród, no i zakończenie imprezy. Ale w tym roku wygląda na to, że naprawdę bardzo duża frekwencja. No tak, ponad 700 osób i ponad 200 dzieci zapisane. Bardzo fajnie. Bardzo takie przyjemne doświadczenie. Trasa trudna? Nie, w tym roku łatwo.
wiatr trochę wykucza. Wiatr dokucza. A który dla pana rajd? Który raz pan brał? Ja jestem trzeci. Trzeci raz tutaj. Jak się podobało w tym roku? No tak samo jak i co roku. No, bardzo dobrze. Zaprosilibyście innych, polecilibyście takie wspólne spędzanie czasu? Oczywiście, bo można przejechać się naokoło Sochaczewa, zobaczyć. A jesteście takie... Sochaczewa? Sochaczewa, pobliskie miejscowości. Znane kawałki tutaj są. No znane, mniej więcej znane. Jedne znane więcej, drugie mniej. Jako serwis rowerowy w dniu dzisiejszym obstawialiśmy cały ten rajd, a przy okazji chcieliśmy też zaprezentować najnowsze nasze modele silników elektrycznych, czyli wszystko, co przerabiamy z rowerów zwykłych na rowery elektryczne. Poza serwisami również nabyć, a przede wszystkim przejechać się fajnymi rowerami, spróbować, jak to naprawdę chodzi, jak to wygląda, jak to działa. Bardzo dużo, około 20 osób żeśmy ogólnie zebrali, ale w międzyczasie żeśmy ich wypuszczali, żeby po naprawie, w czasie jazdy naprawialiśmy i wypuszczaliśmy ich, więc... Czyli wasza obecność była jak najbardziej wskazana. Potrzebna. Super, bardzo dziękujemy. Również dziękujemy, zapraszamy zawsze. Leontynów 21B, gmina Młodzieszyn, komis rowerowy. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mamy tak dużą, liczną grupę naszych uczestników rajdu powiatowego od juniora do seniora, ponad 800 osób, wspaniała zabawa, bardzo dobra pogoda, piękne nagrody, jak zwykle mogę powiedzieć już tak, bo od paru lat sponsorem naszych rowerów, które są losowane po rajdzie jest firma Strawak i bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tego rajdu. Cieszę się, że nasz rajd co roku jest wzbogacany o kolejne ważne elementy. To znaczy już po przyjechaniu na metę mamy coraz więcej atrakcji. Wiem, że to jest zmęczenie, przejechanie tylu kilometrów, ale dzieci nasze tryskają siłą, energią. Staramy się, żeby naszym mieszkańcom naszego powiatu i nie tylko, bo oczywiście są goście spoza powiatu, żeby ten dzień rajdu był takim rodzinnym dniem spędzenia wolnego czasu. Na 24 biegnie ktoś. O, budzisz się! O, zastąpisz w szoku, już jest! Brawo! Elektryczny! 324? Elektryczny! Dobra. Zapraszamy pana do nas. Teraz pan mówi liczbę od 1 do 24. 12. Pytanie numer 12. Ile rowerów jest na logo rajdu rowerowego od juniora do seniora? Brawo! Całe dwa, więc gratulujemy. I 519. Brawo, idzie do nas pan. Z identyfikatorem numer 519. I teraz numerek musi pan wybrać od 1 do 24 bez dwunastki. Bez ósemki. Pytanie numer 3. Kto jest organizatorem rajdu rowerowego? Na którym czasie się znajduje? Pan odpowie? Teraz to powiem. Tak jest, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie jest organizatorem dzisiejszego rajdu. I mamy zwycięzcę. Wygrał pan piękny damski rower od firmy Strabag. Numer 325. Sprawdzamy.
Super, jest dziewczynka numer 325, a teraz wybierz numer. Oprócz trójki i ósemki je od 1 do 24. Musimy się zamienić. Jeden. Pytanie numer jeden. Ile kilometrów wynosiła tegoroczna trasa rajdu od juniora do seniora? Można pomylić się o 3 kilometry. 21 km. Brawo! Tak jest, 21 km. Gratulujemy. I teraz prosimy do wspólnego zdjęcia. Cieszymy się bardzo, że tak licznie przybyli mieszkańcy ziemi sochaczewskiej, bo przyszło 700 osób, a wydaje nam się, że nawet było więcej, ponieważ zabrakło nam już koszulek i pakietów startowych. Także cieszymy się, że ten rajd rozrasta się. Pogoda również nam dopisała, na razie nie pada. Cieszą się ci, którzy wygrali rowery, jak również ci, którzy wygrali wiele wspaniałych nagród. I my jako organizatorzy wiemy, że należy robić takie imprezy, ponieważ warto je robić, bo tak licznie Państwo na nie przybywacie. Dobiega końca 12. powiatowy rajd rowerowy od juniora do seniora. Dopisała pogoda, uczestnicy nie zawiedli, było nas w tym roku ponad 800 osób. Wszystkich bardzo serdecznie już dziś zapraszamy na przyszłoroczny rajd powiatowy od juniora do seniora. Zapraszam wszystkich na następny rok. Bardzo polecam.